Świt Krystalis, rozdział 14. I akcja dzieje się w obozie syndykatu w górach. I teraz, jeśli dziwiliście się, jak Konoko pojawiła się na dachu budynku TCTF, to teraz macie, no, może nie tyle odpowiedź, co jeszcze większą zagwozdkę. Z tym, że akurat tutaj jest, było przez twórców powiedziane, że została ona zrzucona z samolotu. Nie do końca wiadomo przez kogo ani jak, ale po prostu została zrzucona z samolotu. No i właśnie po raz kolejny to Krystalis, ta jej przemiana dała tyle, że przeżyła coś takiego. I teraz zastanawiam się, czy tutaj akurat coś jest? Nie ma, akurat tutaj nie ma. I tutaj trzeba bardzo uważać, bo to jest najtrudniejsza misja w grze. Oczywiście ostatnia, więc musi być bardzo trudno. No i trzeba znaleźć... Wow. Trzeba znaleźć wejście do budynków syndykatu. Widzicie, tam do nas strzelał snajper, do którego się nie możemy dostać, gdyż stoi on na takiej wieżyczce i tam jest jeszcze jeden. Widzicie jego Mercury Bowa, tam w tamtym miejscu. A tutaj jest najgrubsza świnia w grze. Ten przeciwnik jest najsilniejszym przeciwnikiem, ma 150 punktów życia, o ile się nie mylę. Tak, 150, więc... albo 225 nawet, czyli jest to bardzo duża ilość i walka z nim trwa długo i do łatwych nie należy, ale myślę, że ja sobie w miarę dobrze poradzę. Tak naprawdę tacy mocni przeciwnicy tutaj w tym syndykatowym budynku mieszkają. Bardzo dobrze jest podciąć, gdy ten Elite Striker wykonuje ten cios. I właśnie tutaj jest ten ruch, o którym mówiłem, wytrącenie broni z ręki przez kopnięcie w twarz. I tutaj mamy dwa nowe wpisy do dziennika. No i tutaj mamy właśnie ten wpis pojawił się po tej misji, w której był ten dziwny sen. No i co? No i tutaj właśnie Konoko się zastanawia, kim był jej ojciec, czym był kierowany, no i mówi, że jej matka była odważna i ona chce być taka jak właśnie jej matka i nie dać się i walczyć za to, co uważa za słuszne. I tutaj taka mała humorystyczna rzecz. No ta uwaga dla siebie. Nigdy więcej nie jeść pizzy przed pójściem spać, bo koszmary, więc to takie humorystyczne coś. I tutaj, proszę bardzo, tutaj jest napisane, że Muro buduje coś wielkiego. Na całym świecie syndykat właśnie infiltruje te ACC, czyli te miejsca, w których się oczyszcza to powietrze. No i właśnie Gryfin. No i Konoko chce go powstrzymać, a to jest śmieszne w tym wszystkim, że Gryfin właśnie po to chciał mieć Konoko, aby powstrzymać Mura. No i co? No i tyle. I dzięki temu, że kiedyś tam założyliśmy chyba po misji Assault Iport, czy tam po hangarach założyliśmy no nie tyle podsłuch, co... No pamiętacie ten tracker, wiecie o co mi chodzi, prawda? I dzięki temu możemy spokojnie sobie znaleźć to lotnisko. I kurczę, mam wielkie szczęście, że ten snajper mnie nie trafił jeszcze. I muszę zmienić frazy na miałem. No ale dobrze.
I tutaj kolejnych dwóch przeciwników, jak widzieliście, jeden z nich jest, miał broń, ale tylko jeden magazynek, więc... więc jeśli nie stanie się to, że wpadnę w kleszcze między nimi dwoma, to będzie dobrze. Ale widzicie, nawet wpaść w kleszcze to jest najgorsze, co może się tu zdarzyć. I tutaj jest kolejny przeciwnik, który mnie napastuje i zobaczcie, jesteśmy dopiero na początku tego poziomu, a już mnie atakuje we trzech przeciwników. I to mówię wam, tylko początek. Będzie coraz gorzej, jeśli chodzi o ilość przeciwników. I tutaj naprawdę nie żartuję. Ale nie narzekam na to. Tutaj żeśmy się dość śmiesznie wyminęli, że tak powiem, z naszymi atakami. Dobra, ale dobre jest. Udało mi się w miarę to przeżyć. I tutaj mamy power upy. I to chyba wszyscy bohaterowie, których tutaj spotkamy. No i tutaj mamy niewidzialność, która nam się przyda. I tam to... I tam mieliśmy również tą broń, którą chyba tym razem już ostatni raz. No ale tak czy siak, nie wiem dokładnie, bo zazwyczaj jej nie używam, więc... I widzicie, mamy... podniesioną możliwość skoku, czego w zwykłej grze nie mieliśmy i przez to zginąłem. Dzięki temu, że mamy ten super skok, możemy się dostać na górę wieży snajperów, co nam odrobinę pomaga tym, że tam są power-upy, których normalnie się nie da unieść. I to naprawdę jest miłym takim dodatkiem, że tak powiem, do tej Anniversary Edition, że możemy coś takiego zrobić. I kolejna wieża snajperska. Większa nagroda za to. I tutaj miejsce, o którym zapomniałem. Tutaj jest jeszcze hypo, tutaj za tym bunkrem, za tą wieżą snajperską. Dobra, już nie będę ciął, tylko pobiegnę jak leci. Widzicie, ile można się najeść pod tą wieżą, gdy wychodzi się na te wieże snajperskie. Naprawdę jest to... przepraszam. Naprawdę jest to bardzo, bardzo pomocne. I tutaj warto nie dać się zauważyć temu raz snajperowi, a dwa temu grubasowi. Nie, grubasowi można się dać zauważyć, tylko tam widzicie przy wejściu są dwaj strikersi, na których polecam mieć uważne baczenie. I teraz chyba tu... oj. To nie powinno się stać. Nie. Tak, tutaj trochę zabugowało mnie i dostałem się w miejsce, w które nie powinno się dać dostać, ale już temu zaradzimy. Tak, wypadłem poza teksturę. No, zdarza się czasem, prawda? Okej. Kolejna amunicja. Ale ja chcę teraz załatwić te sprawy troszkę inaczej niż Merkury Bowem, dlatego że ta broń jest dużo, akurat w tym momencie mi się wydaje, przynajmniej, że mi się opłaci jej użyć. Okej, więc no nic. Więc tak jak mówię, tutaj jest dwóch syndykatowców, z czego jeden ma broń, a drugi poleci włączyć alarm. Dlatego najpierw zrobię tak. I widzicie, pobiegł do alarmu. No, na szczęście udało mi się go pokonać tą bronią i nie zdołał włączyć alarmu. Bardzo się z tego cieszę. O. I widzicie,
Tam się pojawił, znaczy tam był jeszcze jeden przeciwnik. O! Ale i którego nie udało mi się jeszcze pokonać. Dobra, trochę mnie poharatał ten gość. I czy mój Mercury Bow już zniknął? Czy jeszcze jest? Jeszcze jest. Może zdążę go jeszcze podnieść? No dobrze, jeszcze nawet nie znika. Super. A tak, i to jeszcze jeden denerwujący Striker, bardzo denerwujący, któremu bardzo dobrze idzie. To jest śmieszne. Myślałem, że zapomniał, że już tu jesteśmy i że nas szuka i cholerny Strikers obija nas jak psów. Dobra, doigrałeś się. Nie chciałem używać tego, ale bym stracił dużo, dużo więcej życia i szczerze powiedziawszy nie poszło to najlepiej, patrząc na to, ile tych apteczek wziąłem, a wziąłem ich dość dużo, to zdecydowanie zbyt dużo życia straciłem. No ale cóż, taka jest ta gra i nic na to już nie poradzę. Dobra, zanim wejdziemy głębiej, zaczniemy następny odcinek. Albo właściwie, jako że jeszcze nie było save pointa, to może jeszcze nie, bo to naprawdę niedaleko jest do save pointa. No i tak, weszliśmy do budynku, no i teraz trzeba do komputerów się dostać. Tak, tych tu mamy z głowy, tutaj jest alarm, a za alarmem jest pole siłowe, bardzo przydatna rzecz. I tutaj mieszka gruby gościu, który mnie rzucił jak tylko chciał. Jako że jest pojedynczo, to postaram się nie zużywać jednak Mercury Bowa na pojedynczego przeciwnika. I oklepię go w normalny sposób. Uwielbiam, gdy wykonujecie tak długie ciosy, kombosy, które wam nie wchodzą i mogę was zajść od tyłu. To jest cudowne. Okej, i to by było tyle w tym pomieszczeniu. I teraz dostaniemy się do pomieszczenia takiego. I tutaj już sobie przeładuję moją broń, gdyż tam kręcą się goście, a tutaj również... O, właśnie. Cześć! Tutaj na szczęście mam pole siłowe, więc jego pukawka niewiele mi zrobi i chyba będę się trzymał na razie paralizatora. I zrozumiał. I patrzcie, jaki to jest cwaniaczek. Pozostawił nam na ziemi po dwa naboje, ale. Jeśli go zabijemy, i to jest jedyny taki naukowiec cywil w grze, jeśli go zabijemy, wypada z niego coś więcej, więc naprawdę trzeba go zabić. Proszę bardzo, ekstra hypo. Praktycznie za nic. O! I tak. Ała. Okej, udało mi się kolejnego przeciwnika położyć. Oby nie włączyć tych wieżyczek. I zobaczmy, co jest napisane na tej konsoli. I co? Tutaj jest taka niby nic nieznacząca wzmianka o tym, że w czerwonym tunelu doszło do zderzenia dwóch pojazdów i można używać tylko niebieskiego. Niby nic ważnego, ale jednak jakiś tam sens dla dalszej misji będzie miało niewielki, ale zawsze. Dobra, i teraz się z wami żegnam, bo po przejściu przez te drzwi gra się zapisuje. Proszę bardzo. Możemy... Kurczę, przepraszam. No to do zobaczenia w kolejnej części.